Southgate jak zwykle nie wyciągnął żadnych wniosków z przeszłości, dlatego że on nie chce wyciągać wniosków z przeszłości. Dalej Hiszpania prezentuje ten swój charakterystyczny styl, są podania, jest w miarę to posiadanie, ale są rogi, które kłują, dzięki którym są gole, ta gra ma sens. Każdy ma takiego De La Fuente, na jakiego zasługuje, więc oni mają De La Fuente, a my mamy De La Probierzo. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Kwalujący Futbolu. Jasna strona mocy zwyciężyła, dobro wygrało, futbol jest sprawiedliwy. Zakładam, że dużo już tych takich frazesów słyszeliście po wygranej Hiszpanii wczoraj z Anglią, ale wiecie co, dzisiaj ich jeszcze więcej będzie, bo właśnie o tym zasłużonym zwycięstwie Hiszpanii dzisiaj, więc zapraszam. Ale zacznijmy od złożenia moich serdecznych kondolencji wszystkim, którzy oglądali wczorajszy finał Copa America, który zakończył się chyba o 6, chyba po 6, znaczy jednocześnie właśnie chciałbym tutaj złożyć kondolencje, a z drugiej strony chciałbym w ogóle pozazdrościć cierpliwości. Na pewno musieliście być albo dużymi fanami Argentyny, albo Kolumbii, albo amerykańskiego futbolu, bo no jeżeli naprawdę obejrzeliście to w całości, to wielkie brawa dla nas. I ja miałem taki skromny plan i odpaliłem sobie o drugiej komputerek, normalnie włączyłem usiadłem, stwierdziłem, dobra, zobaczymy, nie oglądałem zbyt dużo spotkań w tym Copa America akurat, więc stwierdziłem, że no finał, no można, prawda? Po czym właśnie otworzyłem komputerek, zobaczyłem, że przesunęli o pół godziny, pomyślałem, dobra, no to przesunęli o pół godziny. Potem okazało się, że przesunęli jeszcze, tym razem już nie wiadomo o ile. No i tak w końcu okazało się, że mecz startował o 3:15, ponad godzinę później. I w czasie oglądania pierwszej połowy pomyślałem sobie, że jeżeli nie wydarzy się nic ciekawego, to po prostu pójdę spać, bo szkoda czasu człowiekowi. No i pierwsza połowa kończyła się wynikiem 0-0. Nie był to tragiczny mecz, ale po prostu kiedy do mojej głowy dotarło jeszcze, że w przerwie jest show Shakiry, które wydłuża przerwę z 15 do nawet 25 minut i później jeszcze może być dogrywka w sumie, bo to jest finał, to pomyślałem sobie, że panie daj pan spokój i poszedłem spać. I miałem rację, kiedy rano zobaczyłem wynik, rano nie byłem tak szczęśliwy, ponieważ dogrywka była i padł tylko jeden gol i to dla Argentyny, a ja szczerze mówiąc bardziej kibicowałem Kolumbii. Więc tak, jeśli oglądaliście ten cały finał Copa America, to naprawdę brawo dla nas, aż też trochę mi was jednocześnie żal. W każdym razie, wracając do spraw ważnych i poważnych, jakimi był ten finał Mistrzostw Europy, to Hiszpania wygrała, wielka oczywiście sprawiedliwy akt Boży i tak dalej. Natomiast oczywiście nie było im łatwo i nie wygrali, nie był to taki aż taki kompletny finał, jak się niektórzy spodziewali. Czy nie było aż tak pięknie, żeby Hiszpania wyszła i zademonstrowała swoją wielkość tak otwarcie, tak żeby, wiecie, zdemolowała Anglików 3-0, 4-0. Właściwie, żeby zrobili im takie trochę, prawda, to co wyrządzili, takie kukły, jak wyrządzili Włochom w 2012. To nie było takiej sytuacji tym razem. Właściwie w pierwszej połowie to były duże ciężary, ponieważ Anglicy zrobili to, co umieją najlepiej, czyli Southgate dobrze się po prostu zaryglował. Przede wszystkim dobrze wyłączył Jamala, a wyłączenie Jamala to już jest, już zwiększa twoje, jeśli wiecie, jeśli gracie z Hiszpanią i uda ci się wyłączyć Jamala, to twoje szanse na zwycięstwo już automatycznie wzrastają jakieś 30%. Więc to był generalnie dobry ruch z ich strony. I w pierwszej połowie nieźle Hiszpanów chyba zwodnili. Najlepszym piłkarzem to był chyba Nico Williams, który starał się jak mógł zrobić jakiś prąd i szło mu to o wiele lepiej niż Jamalowi. Natomiast poza tym to zbyt dużo się nie wydarzyło. Natomiast to też nie jest tak, że Anglicy się zareglowali oczywiście i sami mieli akcję. Nie, oni się zareglowali i sami oczywiście nic sensownego nie stworzyli, ponieważ Southgate jak zwykle nie wyciągnął żadnych wniosków z przeszłości, dlatego że on nie chce wyciągać wniosków z przeszłości, o czym już mówiłem po meczu z Holandią, kiedy już co najmniej paru ekspertów zaczęło się oczywiście spuszczać nad tym, że on tu Southgate właśnie wnioski wyciągnął. No zobaczcie, jak ustawił drużynę na mecz z Holandią, zobaczcie, jak zaatakował agresywnie, jak dobry mecz zagrała Anglia, wygrała 2-1 z takim rywalem, no to na pewno z Hiszpanią aktywują się jeszcze bardziej i tak dalej, i tak dalej. W sensie, no co najmniej były takie założenia, gdzieś tam one się odbijały. Ja od razu mówiłem, że absolutnie nie ma opcji, mówiłem to w ostatnim odcinku, że to jest po prostu przypadek, że ta Holandia też w sumie nie była taka niesamowita. I Southgate nic jakby nie zamierza poczynić się z tym dalej, żeby ta reprezentacja zaczęła coś grać, bo on po prostu nie chce. On po prostu ma ten swój jeden pomysł tego, że będziemy się reglować i nie wykorzystam tego wspaniałego pokolenia młodych piłkarzy ofensywnych, chociażby mieli mi zabić żonę i matkę i babkę i dziadka. Po prostu będę i tak idę w swoje zaparte. I Southgate idzie w swoje zaparte. Nie wpuszcza, w sensie nie, wpuszcza Cola Palmera, który strzela gola, ale oczywiście siada go na ławce i tak dalej i no jest to smutne i dlatego też rozumiem w tym przypadku, dlaczego
Anglicy chcą zwolnić Southgate'a, mimo tego, że on doszedł do dwóch finałów Mistrzostw Europy z rzędu, ponieważ Deschampa ostatnio broniłem, mówiłem, że go nie należy zwalniać i cieszyłem się z tego, że jakby ta francuska federacja podjęła decyzję taką, a nie inną, uważam, że ona jest dla nich dobra, ponieważ Deschamps jest trenerem ewidentnie klasowym, przemawiają za nim osiągnięcia i po jednym samym turnieju nie należy go zwalniać. I za Southgate'em też w teorii pewne osiągnięcia przemawiają, w sensie no nie wygrał nic z tą Anglią, ale ma ten brązowy medal, tak? Ma srebrny z Euro, więc to też nie jest, to też nie jest takie łatwe do wygrania, no nie? No bo ja przypominam, nie istnieje coś takiego jak samograj i to nie jest tak, że ta Anglia ma tak świetną kadrę, że każdy trener by z nim nie dochodził do finału, a to wymaga specjalnego trenera, żeby wygrać. Nieprawda, gówno, prawda, to no, naprawdę są inne reprezentacje z kadrami podobnymi, a tyle sukcesów, tyle medali, co Anglia nie mają. Więc Southgate to też nie jest kompletnie zły trener. Ale no niestety no to jaki on im prezentuje zatwardziałość w swoim podejściu do tego, że nie wykorzystam potencjału tej kadry, bo nie, bo mój pomysł jest taki, że musimy iść po najniższej linii oporu. No i być może ta najniższa linia oporu znowu, a nawet nie najpewniej, tylko na pewno ta najniższa linia oporu po raz kolejny kosztowała Anglii puchar. Więc mimo tego, że jestem przeciwny zwalnianiu selekcjonerów i trenerów w ogóle, którzy osiągają przez pewien jakby okres, tak, że osiągają kilka sukcesów na przestrzeni lat, i bo jakby wyniki Southgate naprawdę nie ma takich złych, o czym przed chwilą powiedziałem, to w tym przypadku tak zwany, prawda, wyjątek, który potwierdza regułę, no zdziwię się, jeśli on utrzyma stanowisko, bo chyba wszyscy mają go już dość. Piłkarze pewnie, te, chociaż nie wiem, jeśli ma dobre relacje z piłkarzami, to może to jest jakiś argument, który go utrzyma. Też pytanie na pewno brzmi, kto za niego? Jaki miałby być zastępca za Southgate'a? Bo wiecie, historia reprezentacji Anglii, jeśli przejrzycie sobie historię ich trenerów, to jest usłana jakimiś randomowymi Angolami, którzy, no przepraszam, no powiedzmy sobie szczerze, no w dupie byli i gówno widzieli. To są jakieś śmieszne nazwiska typu, wiecie, no Sam Allardyce, no bo no, akurat on w jednym spotkaniu prowadził, więc trochę co innego, no ale Roy Hodgson, McLaren, no przepraszam was, no z tymi przerwami na Svena Gorana Eriksena i Fabio Capello, no tam są jakieś śmieszne po prostu żarty, no to trenerzy, którzy no, są Anglikami i to jest ich największy atut, chyba nic poza tym nie umieją za bardzo. Więc jestem ciekaw, kto za Southgate'a przyjdzie. To miał być kolejny jakiś Anglik, nie wiem, Eddie Howe, co nie sądzę, żeby to jakoś bardzo poprawiło z tamtej drużyny, czy może sięgnął po jakiegoś zagranicznego specjalistę, nie wiem, no, zobaczymy, no byłoby to na pewno ciekawe. Wracając z tej niesamowitej dygresji o Southgate'cie do meczu, w drugiej połowie Nico Williams, który w pierwszej brylował całkiem dobrze, w sensie na tle swoich kolegów przynajmniej, napoczął bardzo szybko 1-0 i widać, że Anglików to rozbiło totalnie, tam mogło być bardzo szybko 2-0, 3-0, bo swoją okazję zmarnował Olmo, zmarnował też Morata całkiem niezłą, więc tam naprawdę był świetny okres Hiszpanii, niewykorzystany za bardzo i znowu wydarzyło się coś podobnego, co w meczu z Niemcami. Czyli coś, czego ja bardzo w ogóle nie lubię w piłce nożnej i uważam, że to jest bardzo dziwne po prostu. W sensie rozumiem, że sytuacja tego czasem wymaga, ale jednocześnie uważam, że jest to dziwne i odpowiada to za wiele, jest to przyczyną wielu porażek. To znaczy już wam tłumaczę, o co mi chodzi. To jest to, kiedy prowadzisz w takim meczu jak finał, 1-0, masz tą jedną bramkę przewagi i od razu przyjmujesz założenie, że musisz to bronić. I grasz jakby tym bardziej na równego z równym. Nie słabszy kontra silniejszy i słabszy musi bronić w wyniku przed silniejszym, tylko jest po prostu nawet dwie równoszędne mniej więcej reprezentacja, bo nawet silniejsza, bo no bo Hiszpania od Anglii teraz to jest w lepszej formie, tak? I ona strzela tą bramkę i od razu przyjmuje założenie, widać jak się cofają, widać, że zaczynają powoli oddawać tą inicjatywę i ta Anglia zaczyna nakręcać i tego właśnie nie rozumiem, a to widać w wielu meczach, nie tylko w tym, tylko ogólnie różne drużyny tak robią i to te drużyny, które grają ofensywnie i defensywnie. Czy wiecie, jak drużyna, która jest nastawiona defensywnie od początku broni wyniku, to jest naturalne, ale właśnie nie ma nic gorszego jak taka Hiszpania, drużyna no stricte ofensywna, co widać po tych panach na tym obrazku, zdjęciu, która strzela gola, ale nie idzie dalej, nie próbuje dalej wgryźć się w tą Anglię, chociaż śmiało mogłaby, bo to było widać, tylko narzuca sobie ten mental obrońcy i zaczyna bronić tego wyniku i wtedy dzieją się rzeczy złe. I wydarzyła się taka oczywiście naturalnie w tym meczu, kiedy Colt, już zaczynam nazywać go Colt, po tym jaki ma przydomek, Cole Palmer wszedł i gola strzelił, ale oczywiście sprawiedliwości stało się mimo wszystko zadość. Kukureja, który ma świetny turniej, on dograł asystę ładną do Oyarzabala, który zmienił Moratę, ten strzelił bramkę, przez chwilę była wątpliwość, czy tam nie ma spalonego, ale spalonego nie było.
koniec historii. Aż właściwie była jeszcze jedna całkiem niezła sytuacja, kiedy w końcówce, nie wiem kto główkował do bramki Hiszpanów, nie mam pojęcia, jakiś, nie, kiedy już nie było na boisku nawet, nie wiem kto to był, ktoś główkował do bramki Anglików. I najpierw wyjął to Simon, Unai Simon, a później Olmo z główki, to jest całkiem niezła historia, no bo Olmo jest właśnie tą niezłą historią, gdzie on staje się bohaterem Hiszpanów po tym, jak Kroos wyłącza Pedriego, taki efekt motyla. On wchodzi, ubija Niemców, później jeszcze ubija Francuzów, ponieważ strzela bramkę i teraz ratuje Hiszpanii być może to Mistrzostwo Europy, no bo tam piłka, gdyby nie on, to po prostu wpadłaby do siatki. Więc to też jest całkiem fajna historia. I na tym kończymy ten turniej. Wygrała go Hiszpania, więc uratowała go trochę, ponieważ no nie było to takie euro, jakie byśmy sobie marzyli. Może przez to, że zbytnio po tym mundialu w Katarze się nastawiliśmy, tam poziom był wysoki, jednak uważam niezaprzeczalny. Zresztą sam finał to pokazał. No zawodnicy byli w trybie meczowym, tak, na jesieni, zimie, więc to musiało się tak skończyć w sumie. No i teraz nie udało się temu poziomowi dorównać, ale dzięki tej Hiszpanii jest coś, żeby to zapamiętać, bo to jest jednak historia niecodzienna. Wszystkie mecze wygrane na euro to się jeszcze nie wydarzyło. W grupie w ogóle nie stracili żadnej bramki, potem tracili tylko jedną na mecz, więc mimo tego, że tak jak powiedziałem wcześniej, jest to reprezentacja raczej ofensywna, to defensywę też mają nieźle, mimo wszystko zareglowaną, a nie muszą grać tak brzydko jak Anglicy, więc to też czegoś pokazuje i też czegoś uczy. I dobrze, że wygrali właśnie Hiszpanie, a nie Anglicy, bo gdyby wygrali Anglicy, to byłaby taka cała lekcja dla futbolu, że wiecie, nie musisz grać ładnie, ale możesz wygrać. I przez lata trenerzy mieliby świetne wymówki. Wiecie, Czesław Michniewicz mógłby jeszcze 30 lat opowiadać, że zobacz tutaj Krzysiu albo Pawle Paczulu, zobacz tu Anglia gra brzydko, a wygrała, więc możemy grać brzydko. Prawda, mógłby tak robić. Ej no halo, co jest? Włączyła mi się kamera, jak zacząłem mówić o Czesławie Michniewiczu, chyba to jakaś klątwa Czesława. Na Hiszpanii jest to w ogóle już czwarte Mistrzostwo Europy, ponieważ wcześniej oczywiście 2012, 8 i wcześniej chyba jeszcze 1900, zabijcie mnie, 64. Nie wiem, czy dobrze to odgadłem, wydaje mi się, że tak, albo nie, 50, nie, w 54 też nie było euro, to w 64 chyba. Więc wyprzedzili nawet Niemców, teraz mają ich po prostu najwięcej, są jakby samodzielnym liderem w tej kwestii, więc brawo dla nich. Piękna historia wielu piłkarzy, bo i Olmo, o którym już powiedziałem, ale też na przykład Moraty. Znaczy nie wiem, czy piękna, oczywiście Jamala jest na pewno piękna w jakiś sposób. Moraty to jest bardziej ciekawa historia, bo on nic nie osiągnął na tym mundialu, na tym euro specjalnego. Strzelił bramkę chyba tylko Chorwacji, jeżeli się nie mylę, nie wiem, czy jakieś asysty zaliczał po drodze. Nie wiem, nie chcę mi się sprawdzać, nie jestem optą. Ale wydaje mi się, że niekoniecznie, może jakąś jedną gdzieś tam coś mu się zapodziało, no nie mam pojęcia. Ale mimo wszystko zmieniła się trochę narracja odnośnie jego postaci w mediach przede wszystkim. No, może dlatego, że często sami piłkarze hiszpańscy podkreślali, że Morata jest dla nich bardzo ważny, bardzo kluczowy, że on wykonuje dobrą robotę i tak dalej. I też coraz częściej przeniosło się to do ekspertów i zmieniła się narracja odnośnie tego, że Morata może nie strzela, ale robotę wykonuje całkiem dobrą. No i taka jest w sumie o nim prawda. On wykonuje dobrą robotę, on biega, cofa się do obrony, odpowiednio absorbuje zawodników ofensywy i tak dalej. Wykonuje taką brudną robotę, umożliwiając trochę błyszczenie Jamalowi i Nico Williamsowi, więc tak, no to spoko dla niego. Oczywiście warto byłoby, gdyby strzelał bramki, nawet mimo tego, że zadania ma innych, których się wywiązuje, jest napastnikiem i fakt, że on tam nie strzela, no to nie przekonacie mnie, że to jest tak fantastyczny zawodnik tylko dlatego, że wykonuje tą pracę, o której mówiłem, bez piłki, tak? Przydałoby się, żeby coś strzelił od czasu do czasu, ale nie neguję tego, że jest mistrzem. W pełni zasłużenie podniósł puchar, znaczy wiele dla swojej drużyny, więc mimo tego, że lubię się ja i wiele innych osób śmiać z Moraty, no to koniec końców on jest mistrzem Europy, zasłużenie grą całkiem niezłą swoją, a ja tu siedzę na przykład i o tym mówię. I w piłkę nie grałem nigdy i nie spałem z Deschampem, więc może nie powinienem o tym mówić. Natomiast niezła historia jest to też nie tylko dla piłkarzy, ale w ogóle dla trenera, czyli De La Fuente, o którym już kilka słów oczywiście mówiłem wcześniej, jak i wszyscy, ponieważ to już jak Hiszpania grała wcześniej, zasługiwało na podziw, no ale teraz wygrał i też należy o nim kilka słów powiedzieć, o tym, że absolutnie nikt się tego nie spodziewał. On dla mnie był kolejnym leśnym dziadkiem takim hiszpańskim, który pewnie siedzi sobie i mówi: o, tiki-taka, chodzi piłka, chodzi piłka, chodzi piłka. Natomiast tutaj pokazał tiki-takę,
Taką tiki-takę usłyszałem fajne stwierdzenie, powiedział je chyba Leszek Orłowski na kanale Zero, chociaż on też powiedział, że gdzieś się zasłyszał, więc to jest taki głuchy telefon, prawda, powiedzeń. Natomiast on powiedział, że to jest taka tiki-taka z rogami i że tymi dwoma rogami są właśnie ci tutaj znajdujący się dwaj panowie. Właściwie panowie, on jest w moim wieku. No to ci dwaj ludzie, którzy są na tym obrazku. Tiki-taka, ponieważ dalej Hiszpania prezentuje ten swój charakterystyczny styl, są podania, jest w miarę to posiadanie, ale są rogi, które kłują, dzięki którym są gole, ta gra ma sens, a nie jest tym, co prezentował Enrique, który już prezentował tę wypaczoną tiki-takę, czyli klepiemy, 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 a może strzelimy bramkę. Nie, klepiemy, klepiemy, klepiemy. No tak to wyglądało na przykład na Mundialu, tak? Teraz no, jest to w ogóle niebo a ziemia. I być może nie powinniśmy tak bardzo ignorować faktu tego, że De La Fuente pracował z reprezentacją młodzieżową. To na pewno miało duży wpływ na to, jak dobrze znał tych chłopaków, szczególnie tych młodszych. I fajnie, że on pokazuje, że nie trzeba być takim wirtuozem piłki, jakimś Guardiolą, Mourinho. Można po prostu mieć dobry pomysł, dobrze znać zawodników, wiedzieć, co się robi, być takim niepozornym człowiekiem, a wygrać sobie i brawo dla niego i niech pracuje. I może my też powinniśmy wziąć taki przykład i sprowadzić jakiegoś trenera z młodzieżówki, chociaż u nas w Polsce, no wiecie, to też jest trochę inna sytuacja. No Polska to nie Hiszpania, nie bez powodu, prawda? No i każdy ma takiego De La Fuente, na jakiego zasługuje, więc oni mają De La Fuente, a my mamy De La Probierzo. No, no niestety, ale ciekawostka w ogóle, fajna ciekawostka, którą widziałem ostatnio, może wiesz. Czyli to, że teraz w składzie reprezentacji Hiszpanii, tym jakby tam trenerskim, no wiecie o co mi chodzi, nie mogę znaleźć słowa, jest człowiek od przygotowania fizycznego, który był w Polsce za Souzy. Ciekawostka fantastyczna moim zdaniem. Co nas świadczy, no to już tutaj nie wiem, choć się domyślam, bo możemy sobie sami dorobić. Mimo wszystko, jak przypominam sobie to Euro 2020-2021, to tam poziom, że fizycznie wyglądaliśmy nieźle. Oczywiście mecz ze Słowacją po prostu przerąbaliśmy, byliśmy słabi, ale zarówno z Hiszpanią, jak i z Szwecją nie było kontuzji, nie było, więc jakby, no wiecie, no. Kolejny argument za tym, że Sousa to jednak był trener dla nas i szkoda, że odszedł. Ale no, Polska wróci ten temat za 2 miesiące, jeśli się nie mylę, Liga Narodów wtedy rusza we wrześniu, więc wtedy wrócimy do Polski, bo umówmy się, Ligę Narodów nie obchodzi nas, kto wygra, tak jak Euro, i raczej nie ma takiego powaleńca, który ogląda wszystkie mecze Ligi Narodów. Na przykład teraz na Euro ja osobiście staram się każdy mecz obejrzeć i nie obejrzałem każdego od pierwszej do 90 minuty, ale tam powiedzmy, że chociaż jedną połowę każdego meczu widziałem, jeśli na przykład nie mogłem oglądać coś takiego. I zgaduję, że wiele z Was też. No, jeśli jest jakiś powaleniec, który ogląda całą Ligę Narodów, to no chłopie, znajdź życie, nie? Bo to jest chore. Ale oczywiście z Polski będziemy mogli się pośmiać, albo pośmiać się z naszych rywali. Na pewno tak, na pewno tak będzie. Więc na dzisiaj dziękuję. Hiszpania wygrała zasłużenie, uratowała futbol, ja zaskoczę na emocje, takie tam pierdoły, że jest sprawiedliwy i tak dalej. Wiadomo, że piłka, jak jest niesprawiedliwa, to też jest właściwie ciekawa, może za to ją kochamy, ale jak jest sprawiedliwa, to też jest dobrze. I myślę, że jest super. I to, że Anglicy przegrali klątwa Kaina, to też lubimy takie rzeczy chyba w futbolu, wierzyć, że są i istnieją. A ta klątwa Kaina dalej istnieje. Na dzisiaj to koniec. Widzimy się za tydzień już bez klimatu euro. Więc nie wiem, jakieś transfery, coś tam, trzeba wrócić trochę do tej ligowej rzeczywistości, a nie reprezentacyjnej. Do zobaczenia! Hej!